Dzień dobry. Początek roku to czas karnawału i wielu imprez artystycznych. Sporo dzieje się też w Centrum Kultury 105. Nazywam się Sylwia Burta i opowiem Państwu o naszych najważniejszych wydarzeniach. W ferie w Koszalinie atrakcji nie zabraknie. CK 105 przygotowało zimowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. To szansa, by rozwinąć artystyczne skrzydła, przeżyć ciekawą przygodę i nawiązać nowe znajomości. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Atrakcyjną ofertę przygotowało też Kino Kryterium. Będzie można obejrzeć filmy Nel i Tajemnica Kurokota oraz King, mój przyjaciel Lew. Krótka historia polskiego kina to nowy cykl organizowany w Kinie Kryterium. Raz w miesiącu prezentowany będzie film, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii kina. W lutym do obejrzenia zaplanowano Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. Przed nami także seans skierowany do uczniów w ramach cyklu Kryterium Lektur. Celem jest przypomnienie lektur mogących pojawić się na egzaminach. Bomba śmiechu wybuchnie w Koszalinie. Scena eksperymentów kabaretu Koń Polski jest w założeniu miejscem premier nowych skeczy i piosenek koszalińskiego kabaretu. Najnowszy program nosi tytuł Szklana Kula i będzie bieżącym komentarzem politycznym. Całość poprowadzą Marian i Hela. Dwoistość spojrzenia to nowa wystawa organizowana przez Bałtycką Galerię Sztuki. Do obejrzenia są prace w formie dyptyków wykonane przez 14 artystów. Z założenia mają konfrontować to, co racjonalne i irracjonalne, rzeczywiste i nierzeczywiste. Obrazy pochodzą z prywatnej kolekcji Małgorzaty i Adama Krużyckich. To wszystko w tym wydaniu Studia 105. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za miesiąc.